Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak już Przewodniczący wspomniał Państwo, żeście otrzymali dokładne tutaj sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że dochody zaplanowaliśmy na kwotę 14 milionów 29 tysięcy, a wydatki na kwotę 13 milionów 578 tysięcy. Także te dochody w tych wysokościach i wydatki tutaj zostały, chociaż budżet był wielokrotnie zmieniany, ale w tym zakresie te dochody i wydatki zostały wykonane. W sprawach tutaj no, głównie to byłoby wydatki majątkowe, które także w rzeczywistości oceniają najbardziej tutaj budżet. Ja myślę, że no, zaplanowaliśmy w wysokości 920 tysięcy wydatki majątkowe, wykonane zostały w kwocie 914 tysięcy, także no, co do procentowego wykonania, to jest prawie blisko proszę Państwa 100%, ale ja sobie zdaję sprawę, że no, nie spełniliśmy tutaj wszystkich oczekiwań tak mieszkańców, tak i może radnych, ale no cóż, no, nie stać nas proszę Państwa tutaj na więcej, po prostu obracamy się tym, co tutaj mamy. Ja cieszę się z tego, że takie inwestycje głównie, gdzie gminy borykają się proszę Państwa, z budową sieci kanalizacyjnych. My praktycznie mamy to za sobą, poza małymi Drzewcami. Ja myślę, że w przyszłości trzeba tutaj pomyśleć nad jakąś oczyszczalnią biologiczną. Chyba, że bo myślę, że te plany, które kiedyś były, przyłączenie do naszej oczyszczalni i Krzepielowa, i Krążkowa, raczej chyba nie wejdzie tutaj w grę z uwagi na stan naszej oczyszczalni, to takie prace mamy, proszę Państwa, praktycznie no, za sobą. Ja myślę, że wiele jest jeszcze do zrobienia, no wiemy jak wyglądają nasze drogi gminne, no na pewno dużym problemem jest i wiemy doskonale, że no, nie mogliśmy wykonać, już mieliśmy praktycznie przyznane, ja tu wrócę środki na budowę świetlicy, ale proszę Państwa, no niestety to nas ogranicza i takie działania, a to już jest działanie tego rocznego budżetu, ale już o tym mówię, że no niestety, ale część zadań, które nie należą do nas, należą do sfery państwowej, budżetowej, budżetu państwa, nie są tutaj pokrywane i my musimy z naszego własnego budżetu, proszę Państwa, dokładać. Wiemy, jak kształtuje się oświata, ile z budżetu dokładamy do oświaty. No, najprostszym byłoby tutaj rozwiązaniem likwidacja szkół, połączenie w jeden zespół, ale proszę Państwa, wiemy, z czym to się wiąże. No, na pewno nie byłoby spokoju na takiej sesji. Nie wiem, czy to może i byłoby ekonomicznie zasadne. Ale z drugiej strony, wziąć czynnik ludzki pod uwagę, na pewno jakieś niepokoje społeczne by to nabudziło. I czy to likwidacja, bo ktoś by powiedział, no co to ta szkoła ma 60 czy 70 uczniów, no najprościej zlikwidować, zamknąć i tyle. No niestety, ale szybko zamknąć można. Ale coś zbudować od nowa to jest naprawdę ciężko. Mamy wyniki, czy to jedna, czy druga szkoła jakieś wyniki osiągają i wziąć to też, zniweczyć po prostu, no to jest najprostsze, no ale odbudować to no, raczej byłoby już później trudno, dlatego no kosztem tam jakichś innych zadań inwestycyjnych, no niestety musimy tutaj dokładać z naszych środków do właśnie funkcjonowania tych szkół. Jak również, proszę Państwa, mamy i czy to do dodatków, do stypendiów, do każdej rzeczy, która jest zagwarantowane przez budżet państwa gwarantuje, my jednak część tutaj z naszych środków musimy, proszę Państwa, dokładać. Ja myślę, że no dłużej tutaj
Nie będę mówił, myślę, że Państwo się już mieli dosyć duży okres zapoznania się tutaj z tym sprawozdaniem z wykonania budżetu. Dlatego ja, Panie Przewodniczący, dziękuję. No, wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady o opinię, a do Rady tutaj wniosek o udzielenie burmistrzowi absolutorium. Dlatego ja dziękuję. Dziękuję bardzo. I rozpoczynamy dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. Nie ma. Zresztą tak jak mówiłem wcześniej, było to na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji omówione. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szlichtynkowa za 2012 rok. Uchwała nr 32 łamane przez 215 łamane przez 13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szlichtynkowa za 2012 rok. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały nr 32 łamane przez 215 łamane przez 13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szlichtynkowa za 2012 rok, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała nr 32 łamane przez 215 łamane przez 13 została podjęta 13 głosami za, 12 głosami za przy 3 głosach przeciw. I uchwała nr 32 łamane przez 216 w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Szlichtynkowa za 2012 rok. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały nr 32 łamane przez 216 łamane przez 13 w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Szlichtynkowa za 2012 rok, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała nr 32 łamane przez 216 łamane przez 13 została podjęta 12 głosami za przy 3 głosach przeciwnych. Gratuluję. Ja, panie przewodniczący, może od razu chciałbym tutaj podziękować tutaj Wysokiej Radzie za rzeczywiście, bo bez współdziałania z Radą no, trudno byłoby wykonywać budżet. Chciałbym podziękować tutaj i pracownikom, bo i też na nich głównie ciąży ten obowiązek wykonywania tego budżetu, pilnowania. No a w pierwszej kolejności tu pani skarbnik, która rzeczywiście dwoi się i troi, wiemy jaka jest sytuacja, aby ten budżet był spięty, aby to mogło być właśnie efekt taki, że burmistrz z tego tytułu uzyskuje absolutorium. To nie jest tylko absolutorium dla burmistrza, to jest, proszę Państwa, absolutorium dla nas wszystkich. Wiedzieliśmy, jak żeśmy zaczynali, widać zmiany, które tutaj się dokonują, także to nie jest akurat tylko tam ocena jednego roku, ale to sprawozdanie finansowe jest tu, wykonania budżetu za ten rok, dlatego wszystkim tutaj dziękuję, wszystkim, którzy współpracowali, ja myślę, że i będą współpracować przy realizacji tutaj budżetu naszego. Skromnego, bo skromnego, ale jak to mówią, tak krawiec kraje, jak obywateli stanie. Dziękuję. Podziękowanie dla burmistrza udzielenia absolutorium.
Ogłaszam 15-minutową przerwę.